Biały Dom poinformował, że uzna Grupę Wagnera za międzynarodową organizację przestępczą. Grupa Wagnera to prywatna firma wojskowa, która jest powiązana z rosyjskim wywiadem wojskowym. Osoby do niej należące walczą przeciwko Ukrainie. Nadal oceniamy, że Wagner ma obecnie około 50 tysięcy pracowników rozmieszczonych na Ukrainie, w tym 10 tysięcy wykonawców i 40 tysięcy skazanych. Z naszych informacji wynika, że rosyjskie Ministerstwo Obrony ma zastrzeżenia do metod rekrutacji Wagnera. Mimo to oceniamy, że jest prawdopodobne, że Wagner będzie kontynuował rekrutację bezpośrednio z rosyjskich więzień. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby zaprezentował też zdjęcia dowodzące przekazania grupie Wagnera broni z Korei Północnej. Według Amerykanów nie zmienia to znacząco sytuacji na polu bitwy. Jest jednak powodem dla potępienia działań podejmowanych przez reżim w Pjongjangu. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego zapowiedział też, że administracja USA podejmie w przyszłym tygodniu szereg kroków przeciwko grupie Wagnera. Chodzi o to, by utrudnić działalność grupy i dostęp do finansów. Departament Skarbu uzna grupę Wagnera jako znaczącą międzynarodową organizację przestępczą na mocy dekretu wykonawczego. W koordynacji z tym oznaczeniem w przyszłym tygodniu nałożymy również dodatkowe sankcje na firmę Wagnera i jej sieć wsparcia na wielu kontynentach. Grupa Wagnera zaczęła działać w 2014 roku.